Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj PSX Extreme, wydanie na marzec 2019. No niestety nie miałem czasu nagrać tego, że tak powiem, na premierę, więc nagrywam dzisiaj, czyli w piąteczek, i dzisiaj ten odcinek postaram się również wrzucić, na pewno go wrzucę. Moi drodzy, marzec 2019, taką oto mamy tutaj grafikę, motyw przewodni Metro Exodus z recenzji Anthem, Kingdom Hearts 3, Far Cry New Dawn, Crackdown 3, Apex Legend, Dirt Rally 2.0, Wargrow oraz recenzja Metro Exodus, playtest Tom Clancy's The Division 2. I w sumie tyle chyba z tych ciekawszych rzeczy, więc nie przedłużając, otwieramy. Ja też nie miałem okazji jeszcze tej gazety przeglądać, więc dopiero ją teraz przeglądam. Razem z wami na materiale. Tak, oczywiście standardowo ten materiał jest po to zrobiony, żebyście sobie mogli też zobaczyć, czy warto ten numer kupić, czy też nie kupić, chociaż jak to będzie chciał, to żeby się kupi. I tyle w temacie. Przejdziemy dalej, moi drodzy. Animowani bohaterowie. Rozpęte piekło, Devil May Cry 5. Niestety ta gra mnie w ogóle nie kusi, bo szczerze powiedziawszy grałem tylko w Devil May Cry chyba jedynkę albo dwójkę i nawet tej, nie, trójkę chyba, trójkę grałem. I nawet tej gry nie przeszedłem całej. Więc jakoś to uniwersum kompletnie mnie nie interesuje. Dalej. Czy tak raczej troszeczkę zamulowaty odcinek, bo dopiero wstałem niedawno po nocnej zmianie, więc też jakoś tak za bardzo nie jestem wyspany. WRC 8, FIFA World Rally Championship. Na to czekam. No, czekam bardziej nawet niż na Dirta 2.0, który już wyszedł, ale nie kupiłem go. Olałem gierkę. Tom Clancy's The Division 2. Ciekawe, czy w ogóle ta gra będzie lepsza od części pierwszej, chociaż nie miałem okazji grać w jedynkę, ale widziałem chłopaków z grupy Richpur, czy tam sobie kiedyś pogrywali i jakoś mi nie przypasowała do gustu ta gra. Zresztą gry od Ubisoftu w ogóle mi średnio leżą. Neo Geo Mini test. Przenośna konsolka automatowa. To jest dosyć drogi bajer. Zresztą tu nawet mamy cenę tego, że tak powiem, tego ustrojstwa. Będzie zoomik? Jest zoomik. Plusy. Jakość ekranu LCD, 40 wspaniałych gier, możliwość grania... O, to jest ciekawe. Na TV minusy, brak wbudowanej baterii i kabla HDMI w zestawie. Cena około 650 zł. O, to jest fajne, że można grać na telewizorze. To jest ciekawe. A, jeszcze jest lista wbudowanych gier tutaj, moi drodzy. To też wam zaprezentujemy. Czy to złapie ostrość? Złapie. Dużo Metal Slugów. The King of the Fighter. Przebijatyk i Metal Slugów. Bardzo dużo. Dobra, wyostrzymy. Musimy kupić kiedyś jakąś lepszą kamerkę do nagrywania, kuźwa. Że tak powiem, takich materiałów. Świetnie. Chciałbym taki plakat. Bez kitu. Moim zdaniem design tych bohaterów z lat 90. był najlepszy. To był film animowany pod tytułem Maska Batmana. I oglądałem go kilkukrotnie, jeszcze za czasów wideoteki. Ten film wypożyczałem i oglądałem. Świetna sprawa. Liga Sprawiedliwości też oglądałem kilka odcinków, czy tam sezon 1. Potem niestety już nie miałem dojścia do tego, także, ale polecam. Jak ktoś lubi DC Universe i te inne sprawy, to na pewno zna się na rzeczy. Ale taki plakat bym chciał mieć bez kitu.
w obramówce, w obwolucie i na ścianie. Coś pięknego, naprawdę. Świetnie. Świetnie by się to prezentowało. No to w ogóle mam jakiś opis, tak? Animowani bohaterowie, czyli jakiś przegląd całego uniwersum. Myślę, że dla fanów coś fajnego. Batman Rok Pierwszy, Liga Sprawiedliwych. No, to by może było... O, jest! Batman, Maska Batmana, proszę bardzo. To jest właśnie ten film animowany. Już potem X-Meni weszli. No to w sumie moje dzieciństwo, moje klimaty lat 90. Spider-Man, X-Men, Batman. Cudownie się to oglądało. No Iron Man akurat nie oglądałem. Punisherów, Thorów, to już raczej nie są moje klimaty, natomiast tamte poprzednie jak najbardziej. Lecimy dalej. Najlepsze TV dla gracza 2019 roku. No niestety ceny z kosmosu, podejrzewam. QLEDy, tak, to są raczej telewizory nie dla mnie. Cenowo przynajmniej. Nie dla mnie, chociaż to rzućmy okiem ogólnie. Przedział telewizorów od 2 do 4 tysiące, to nie źle nawet. Taka Toshiba 2299 zł. Będę musiał przeczytać sobie dokładnie, konkretnie, że tak powiem, ten temat. Może potem się zagłębimy. Są jeszcze projektory. No ciekawe. No tutaj są giganci, bo tu są za 4800, za 6, za 8, za 12 projektor, także to już jest poza niestety moją skalówę. Moi drodzy, Metro Exodus, recenzja. Metro Exodus, recenzja. No nic. Ocena 8. Cena 8. Wiarygodne realia, wciągająca eksploracja, zróżnicowanie rozdziału oraz misji, piękna grafika. Minusy, sporo bugów i niedoszlifowanych elementów, koszmarnie długie loadingi, 4-5 minut na lokacji. Ale to już chyba poprawili. Ocena wstępna 8. Także Metro to też nie moje klimaty. Odpuściłem sobie, że tak powiem, na premierę Metro. Jednak wybiorę sobie jakiś inne tytuły do ogrywania. Andem, a to jest beta werdykt, z bety werdyktu 8, ale Andem też jest niewypałem, to jest kolejna gra, która nie wypaliła, też olałem. Kingdom Hearts 3, no to jest tytuł, który mnie bardzo zaciekawił, gdyż tu jest wiele w ogóle jakichś postaci z jakiegoś też uniwersum filmowego, ale nigdy nie miałem styczności z tym tytułem również i no też tej gry nie kupiłem na premierę. No to ocena 8 minus, 8 minus ocena, moi drodzy, według PSX Extreme. Muszę tak to zrobić, bo strasznie zaciemnia mi ten telefon obraz, nie wiem dlaczego. Dobra. Licencja Disneya, dynamiczne pojedynki, satysfakcjonująca konkluzja serii, walki z bossami, minus rozbieżność w projektowaniu poziomów, nieregularne tempo akcji, brak w balansie rozgrywki. Ocena 8 minus Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. Idźmy dalej. Tu już mamy indyki. To już nawet nie będę za bardzo pokazywał. Jump Force 4, Good Eater 5+, Far Cry New Dawn, to też kiła i mogiła dla mnie, ocena 6+, więc nawet zasłużona. No kopiuj, wklej, kalka, także nic znowu nadzwyczajnego. Ale zaciemnia obraz. Jerona, panie, może jakoś tu tak dalej. No dobra. Skondensowany sandbox, design świata i lokacji, zagadki, gameplay, to jest na plus. Minus, fragment Far Cry 5 w innej oprawie, brak prawdziwych nowości, stare bolączki, ocena 6+, czyli Far Cry niestety, moi drodzy, okazał się shitem. No ale znowu jak kto woli, tak? Jedni będą grać i kupować, drudzy nie będą. Crackdown 3.
Microsoft chyba nigdy nie nauczy się robić ekskluzywnych gier. Z tego co widziałem na jakichś tam trailerach i gameplayach z tej gry, to muszę przyznać, że no nie wygląda to dobrze. I tu jest ocena 7. Pomijając aspekty grafiki, które są... No jest to słaba grafika jak na 2019 rok, to wydaje mi się, że próbowali tutaj zrobić taką grę, takie połączenie Infamous Second Son z Saints Row'em. To jest przynajmniej moje skojarzenie. Nie wiem, jak jest wasze skojarzenie, ale no niestety Crackdown kicha. Kicha totalna. Microsoft chyba nie potrafi robić innych ekskluzywów poza Forzą i Gears of War. Słuchajcie, na plusy. Rozwałka, wciągająca wspinaczka i fanatyczne zbieractwo tokenów. Minus. Został niedosyt, a multiplayer to zło. Beznadziejne minusy. 7 ocena. Czyli tak jak mówiłem, no Crackdown, trójeczka. No biednie. Biednie niestety. Co zrobić? Apex Legends. No gra nie dla mnie. Gra nie dla mnie. W sumie o tej grze to by się mógł bardziej Boguś wypowiedzieć, bo on w to gra. Bogus 1983 kanał, jakby co. Natomiast ja w to nie grałem i na pewno nie zagram. Shooter, FPS. No niestety, ale ocena 9, także ocena ma dosyć wysoką ma ocenę. Apex Legends. Tutaj mamy pomniejsze indyczki, to więc tego nawet tutaj za bardzo nie będziemy przeglądać. Nie ma na to czasu po prostu, moi drodzy. O co chodzi jakby? Kingdom Hearts. Tu jest sobie jakiś może opis, streszczenie fabuły Kingdom Heartsa, mam nadzieję. Więc ktoś, kto nie zna fabuły, myślę, że jak to przeczyta, to tak, coś tu jest, Kingdom Hearts 2. To, że tak powiem, ogarnie co i jak. Chociaż podobno fabuła jest też bardzo zawiła w tym tytule. Tu mamy jakieś felietony. Nic ciekawego. Tu mamy jakieś reklamy. O, Gex. Gex i Królewskiej Mości Retro. To jest taki tytuł niedoceniany też, moim zdaniem. Nie wiem, ile też tych gier wyszło, tych części Gex, ale chyba 3 były, ale nie jestem pewny. Ale Gex, mówię, to jest taka platformówka pokroju Crashów, Spyro, ale jakoś jakoś nie odniósł zbytnio sukcesu przynajmniej. Ja tak w pamięci Gexa nie mam, też podejrzewam, że nawet chyba w Gexa nie grałem, może na jakimś demie, jeżeli było. W każdym razie to pamiętam, ten poster z dawnych lat, gdzieś tam był w gazetach też, ale mówię, no Gex tutaj niestety nie odniósł zbyt dużego sukcesu. Dalej, moi drodzy, Retro. Cementowanie pasji. Strefę retro widzę, że chyba ją trochę rozwinęli bardziej względem ostatniego numeru, albo tylko takie wrażenie odnoszę. Kino, moi drodzy, filmy. To nas w żadnym wypadku nie interesuje. Znaczy, może kogoś interesuje, no nie wiem. No, tu listy, ale to też listy miesiąca. Kiedyś to było znacznie większe. HC Roomy też były lepsze. Kurwa, co on tu zrobił w ogóle? Patrzcie na to. Ile kabin na ścianie. Boże, złoty ludzie. Tragedia. A gdzie jest recenzja? Dirt. Chyba, że tu będzie. Chyba tak. Aha, dobra. Czyli musimy to odwrócić sobie w ten sposób. I dzięki... O, i ta okładeczka dużo bardziej mi się podoba. Powrót Króla Lajdówek. Nie wiem, dlaczego nie nazywałem Powrót Króla Lajdówek. Moim zdaniem to nie jest Król Lajdówek. Dużo jeszcze brakuje tej grze. Chociaż gdyby pozyskali licencję WRC, ale bym katował. Nawet bym chyba kupił tą edycję tam, nie wiem, jakąś specjalną za 300 ileś tam złotych. W każdym razie, moi drodzy, Dirt Rally 2.0 na ostatniej stronie.
recenzją. Ja tu widzę, że już jest ocena 8, więc też nie jest jakoś super rewelacyjnie. A, to taka krótka ta recenzja, na jednej stronie tylko. Bo tutaj już mamy jakąś historię Colina. Tak jest, tu mamy historię Colinów. W ogóle historię chyba rajdówek, z tego co widzę. Tak jest. Dosyć ciekawie. Na pewno Was ciekawi plusy i minusy Little Rally Gwiewski, więc ja już Wam tutaj to daję. Strasznie zaciemnia. Może tak jakoś. Widać? Widać. Plusy. Ryjący beret model jazdy i zniszczeń. Kapitalny balet rally crossowy. Gesty, klimat i wyzwanie. Minusy. Tylko 6 miejscówek w WRC. Brak śniegu, wciąż symboliczny multiplayer czasy i ocena 8. I tym miłym akcentem, czy też niemiłym akcentem kończymy ten odcinek, ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przylecieliśmy dosyć na szybko, ale też nie ma co się rozwodzić w tej gazecie. No, nie będziecie w stanie na tym materiale zbytnio poczytać, co jest w środku, to także jak ktoś jest zainteresowany, to po prostu sobie tą gazetę kupi w kiosku, a ona jeszcze w kiosku będzie, więc jeżeli znaleźliście tutaj coś dla siebie, to zachęcam do kupna. Nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany, żeby ktoś to nie posądził od razu. 259 numer, marzec 2019. Tyle, moi drodzy, z mojej strony. Tyle z mojej strony, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten materiał, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach oraz na live streamach. Pozdrawiam Was serdecznie. Hejo. Cześć Wam. Hej, hej.